Tak, witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj chciałem trochę poopowiadać. Przyniosłem sobie tu nawet specjalnie stołek, żeby móc tutaj sobie wygodnie usiąść i trochę poopowiadać. Taką uwagę mam małą, bo dużo młodych ludzi pisze do mnie, takich młode osoby piszą, chłopcy, szczególnie do mnie, żeby im tam potłumaczyć coś o gołębiach, o tego. A więc ja chciałem powiedzieć taką rzecz, że ja też się uczę. Ja nie jestem jakimś tam super fachowcem, jeżeli chodzi o hodowlę gołębi. Nie? Co prawda kiedyś hodowałem gołębie jako młody chłopak z moim dziadkiem i z tym, że nie była to hodowla typowo gołębi pocztowych, lecz były to gołębie różnej, że tak powiem, maści. Teraz tam jeden taki młody chłopak, nie znam dokładnie jak się nazywa, ale chciałem tutaj o tym powiedzieć, pisze do mnie, czy nie sprzedałbym mu gołębi. No, ja na początku mówiłem, że może sprzedam, że będę robił redukcję stada i będę sprzedawał te gołębie, ale przemyślałem sprawę i po prostu nie będę sprzedawał tych gołębi, dlatego że ja po prostu nie jestem pewny, co to za gołębie, co te gołębie potem w przyszłości mogą pokazać. Dlatego też nie będę sprzedawał gołębi. Nie będę sprzedawał z tego względu, że tak jak mówię, no nie wiem, co te gołębie w nalotach na przykład mogą pokazać. Dlatego nie chciałbym, żeby było jakieś nieporozumienie potem w kwestii takiej, że kupiłem od ciebie, gościu, gołębie, a te gołębie nie lecą i tak dalej, i tak dalej. Więc dlatego to jest pierwsza kwestia, która wyklucza sprzedaż gołębi ludziom. Mogę podarować gołębie komuś, kto będzie zaczynał, ale musiałby to być ktoś, kto mieszka tutaj blisko, w rejonie, żeby te gołębie móc sobie odebrać samemu, bo ja nie będę bawił się w żadne wysyłanie gołębi pocztą i tak dalej, i tak dalej. Chociażby z tego tytułu, że no, jestem jak gdyby do tego nastawiony anty, do takich wysyłania, do takiej formy wysyłania gołębi pocztą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, nie traktuję hodowli zarobkowo. Od razu chcę zdementować taką kwestię i zaznaczyć, że moja hodowla to jest tylko i wyłącznie hobby i nie sprzedaję gołębi w celach zarobkowych. Bo tak jak mówię, nie wiem, co to są za gołębie, i po prostu z tego tytułu nie będę sprzedawał gołębi, żeby tam zarobić jakieś pieniądze. Ja dużo gołębi, które tutaj mam w hodowli, kupiłem i zapłaciłem za nie pieniądze, ale było to zamierzenie na początku takie, że będzie to hodowla typowo rekreacyjna. Teraz od 2018 roku będę się zapisywał do związku, do Polskiego Związku Hodowców Gołębi Pocztowych, więc chcę zacząć notować. Dlatego też będę robił selekcję i zobaczę, co z tej selekcji potem wyniknie. Mam przeznaczonych 10 gołębi, czyli 5 par do rozpłodu gołębi pewnych od dobrych hodowców, z których chcę pociągnąć młode i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Mam też obiecane gołębie od kolegi belgijskie z kartami z rodowodami. Nie chcę tutaj mówić, kto to jest, co to za osoba. Zobaczymy, co z tego wyniknie w przyszłości. Przewrócił się aparat, jak zwykle. Także tak jak mówię. I to chyba dzisiaj w zasadzie w tym krótkim filmie tyle, co chciałem powiedzieć. Nie będę sprzedawał gołębi. Nie dlatego, że nie chcę, że chcę tylko mi zrobić na złość. Tylko po prostu dlatego, że nie wiem, co te gołębie w przyszłości pokażą w lotach. Są to gołębie od różnych hodowców. Koło domu spisują się nieźle, na oblotach spisują się dobrze, ale jeżeli chodzi o kwestie lotowania w związku, to nie mam zielonego pojęcia, jak one będą się po prostu spisywały. Także taka kwestia. Nie będę teraz nagrywał, pokazywał, które gołębie pójdą na sprzedaż, bo nie pójdą po prostu żadne. Chyba że ktoś przyjdzie tu osobiście i powie, żebym mu kilka gołębi podarował,
bo zaczyna hodowlę, to wtedy mu te gołębie da. Nie musi. A na razie żadne gołębie nie będą sprzedawane, ponieważ ja sam nie wiem, jak te gołębie lecą i co z tych gołębi w przyszłości będzie. To chyba tyle w dzisiejszym filmie. To chciałem taką krótką kwestię właśnie nagrać, w tym filmie powiedzieć o tym, że nie będę sprzedawał gołębi, nie sprzedaję. Dopiero chyba, że za jakieś parę lat będę miał gołębie oblatane, że tak powiem, na lotach one pokażą, co potrafią, i wtedy ewentualnie będę mógł sobie pozwolić na to, żeby te gołębie po prostu z dobrych par gołębi po prostu sprzedawać młode. Na razie to tyle, dziękuję. Dzisiaj chciałem tą kwestię właśnie nadmienić. Pozdrawiam wszystkich, dobry lot.